Witam Was w kolejnym Zmierzchu. Ten odcinek stawia przede mną pewne wyzwanie, bo na skutek zbiegu okoliczności historycznego, Zmierzchom przybyło dosyć dużo obserwatorów i słuchaczy. I tak sobie wyobrażam, że są to osoby, które nie do końca może jeszcze czują nudną, ponurą i bezsensowną atmosferę tego podcastu. A z drugiej strony jeszcze ich nie poznałam, więc nie wiem, jacy są. Więc witam tych. Nowych słuchaczy, słuchaczki, pozdrawiam tych, którzy są ze zmierzchami od bardzo dawna. I ten odcinek będzie taki normalny zmierzchowy, więc proszę o to, żebyście dali ucha i troszeczkę swojego zaufania, bo te historie się może trochę rozlewają, ale zawsze mają jakąś w miarę mocną puentę i jeśli z nimi wytrwacie, wy nowi słuchacze i słuchaczki, to raczej coś z tego będzie. Wrzesień letki nie był, nie wiem jak u Państwa, u mnie na pewno nie. Zawierał w sobie w zasadzie kwintesencję najlepszych rzeczy 2020 roku, w takim sosie stresu, z którym w ogóle nie wiadomo co zrobić. Okraszony był atrakcyjnymi awariami i różnymi potknięciami. Bardzo się cieszę, że już się kończy. Może październik da nam trochę oddechu, a przynajmniej mi da. W czasie jednego z tych dosyć zamotanych wrześniowych dni krężyłam po własnym mieszkaniu, w zasadzie już na etapie mówienia do siebie, to wpadłam we własną szafę. Ta szafa nie jest bardzo rozległa, więc musiałam wycelować. Wpadłam w szafę i zobaczyłam tam płaszcz. Zobaczyłam tam płaszcz, który jest po prostu zajebisty, taki szpanerski, w dzikim kolorze, taki no naprawdę przepiękny. Ja w nim wyglądam jak milion dolarów w złocie, co nie zdarza się tak bardzo często, więc stanęłam przed tym płaszczem i myślę sobie, przecież ja go kupiłam, będzie z pięć lat temu. I przypomniałam sobie, że od tych pięciu lat założyłam go może parę razy. Dlaczego? No dlatego, żeby się nie zniszczył. A co będzie, jak się zniszczy, no nie będzie płaszcza. To co zostanie? No, Smutna dziura po płaszczu. Więc lepiej go po prostu nie nosić, chołubić obraz jego w pamięci, czekać, aż go zeżrą mole. Wtedy się będę mogła wściec na mole, że go zeżarły, ale to nie będzie moja wina. Bo przecież co ja robiłam. Całym wysiłkiem woli i aktem rezygnacji starałam się nie wystawić na stratę. Czujecie to. Macie coś w szafie, coś pięknego, fantastycznego w ogóle, coś, co Was cieszy, i nie nosicie, bo się boicie, że się zniszczy. Albo tam, nie wiem, trzymacie na specjalne okazje. Pomyślałam, że to jest świetny przykład jednego ze stanów, których jeszcze nie omówiliśmy, a który wbrew pozorom z seksem i życiem psychicznym ma bardzo dużo wspólnego znaczy jest elementem życia psychicznego, ale z seksem ma dużo wspólnego, choć tego na pierwszy rzut oka nie widać. I że do tej mozaiki ludzkich stanów, emocji, przeżyć, którą sobie tutaj opisujemy, prędzej czy później powinna dołączyć strata. Trochę o niej było w covidzie, w tym liminalnym, przedziwnym czasie, gdzie, kiedy dawnego już nie było, a nowe się jeszcze nie wykluło. Ale to były opowieści trochę z wysokiego C o takim wielkim przepotwarzaniu się cywilizacji. A ja dzisiaj bym się bardziej chciała na takich zwykłych życiowych rzeczach skupić, o, na tych płaszczach, na tych rolach, których nie porzucamy, bo wizja straty nas paraliżuje, o relacjach, o takich może nie małych, no ale na pewno nie epickich stratach. Bo przy tych dramatycznych, epickich, to się można rzucić na progu, rozedrzeć koszulę niczym rejtan. Jest jakiś rodzaj gratyfikacji, a te małe, jak ten płaszcz, albo jakieś pogubione, ważne, sentymentalne pamiątki, to są takie zwykłe straty. Ale one w nas wpadają jak takie ołowiane kuleczki, zalegają na dnie i z czasem w ogóle nie wiadomo, co z tym ołowianym gruzem robić. No, płaszcz obiecuję nosić codziennie do nadejścia zimy. Może zdejmę go do spania. Ale pomyślicie, to dużo takich rzeczy obsługujemy. Nie wiem, czy to też jest Wasze doświadczenie, ale moja matka miała taki wyjściowy serwis stołowy, taki dla lepszych gości. A ponieważ nieczęsto Royals of Buckingham wizytowali bloki na wawrzyszewie, to serwis trwa do teraz zakurzony i praktycznie nieużywany. Ja go jak nic odziedziczę. Może wtedy sprzedam na ebayu. Za kilkadziesiąt lat to już będzie prawie antykiem. Dodam fałszywy opis, że pochodzi z czasów rewolucji październikowej, a za uzyskane hajsy pojadę w podróż dookoła świata. Ale poważniejąc, ta niemożność zmierzenia się z wizją nadtłuczonego Serwisu albo sfilcowanym luksusowym płaszczem. To jest jakiś począteczek opowieści, w której możemy sobie obejrzeć te większe koncepcje, dzięki którym wpisujemy się w określone role, mogą nam robić zaidentyfikację identyfikację na przykład albo poczucie sensu. I te wszystkie przykłady, które na pewno przychodzą Wam teraz do głowy, w których ta strata jest najgorszą z możliwych rzeczy. Tą główną rzeczą, którą staramy się uniknąć i robimy wokół tego mnóstwo zabiegów. Do terapeutów, do terapeutek często przychodzą kobiety, które mężczyźni też, ale kobiety niestety częściej, które wręcz dramatycznie pragną być w relacji z drugim człowiekiem. Czy to heteroseksualnej, czy homoseksualnej, ale to pragnienie jest bardzo głębokie. I trochę z powodu tego pragnienia życie je przeciąga przez bardzo różne sytuacje. One oczywiście same mogą mieć własne bardzo trudne kawałki z różnych obszarów ich psychiczności. Ale to wszystko łączy w zasadzie taki postój mentalny, takie zawieszenie na koncepcji związku. Zawieszenie, bo tam jest zawieszone bardzo dużo rzeczy. Na przykład samoocena, co ja jestem warta, jak nie mam relacji, poczucie spełnienia, jestem niekochana, nie mam dobrego seksu. Czyli też realizacja seksualna, pragnienie macierzyństwa, pragnienie posiadania rodziny. A nawet jak nie pragnienie macierzyństwa i posiadania rodziny, to na przykład dostosowania społecznego, że jednak z kimś jestem, to wybrakowanie w cudzysłowie kobiety bez związkowej nie jest takie dokuczliwe. No, od, 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 oczywiście, że ludzie chcą być w relacjach, bo chcą miłości, dobrego seksu i, i fajnego życia, ale jeżeli na tym wisi za dużo oczekiwań i za dużo części takich właśnie trudnych, zagmatwanych, to robi się z tego straszna, Sałatka Jarzynowa, bo mieć faceta, rzadziej mieć kobietę, jednak bardziej mieć faceta, zaczyna być takim wytrychem do krainy szczęścia. Jak to się wydarzy, to wszystko będzie dobrze. A jak się nie wydarzy, to nie będzie dobrze. Dla precyzji, nie dla symetrii. Mężczyźni też tak mogą mieć, ale są dużo mniej definiowani re przez relacje. I nie socjalizuje się Was panowie w taki sposób, że jeżeli nie macie żony albo męża, to jesteście docenni, skrzenieni i zupełnie nie realizujecie swojej misji dziejowej. Ważniejsze jest to, czy zarabiacie dużo hajsu, czy macie karierę albo stosowną pozycję społeczną. No, jest tutaj też takie tło, które jest bardzo społeczne i bardzo specyficzne i nazwę je po imieniu. W Polsce proporcja fajnych cis heterolasek do fajnych cis-hetero-mężczyzn nie wypada korzystnie dla kobiet, najdelikatniej rzecz biorąc. Um, oczywiście w jednopłciowych relacjach też może być tak, że się zawiesimy na przymusie posiadania stałej relacji w jakimś typie y i się tym unieszczęśliwiamy, um, ale ponieważ to nie subtelności... Par jednopłciowych czy różnopłciowych są tutaj istotą, to wróćmy do tego, że ludzie najczęściej, kobiety zawieszają bardzo dużo na koncepcji posiadania związku. I terapeuci z różnymi, różnymi sposobami pracują. Ja mam taki pomysł, że dość szybko staram się moje klientki konfrontować z tym, co ten mityczny przedstawiciel. Szczęścia, ten książę na Białym Koniu, ma wnieść do ich życia. I to się czasami bardzo dramatyczne robi, czasami groteskowe, bo życie to jest gorzko słodka symfonia, jednak. Ale prawie, na, prawie zawsze przychodzi taki moment. Że kobieta umordowana tymi oczekiwaniami, porażkami, zranieniami, odrzuceniem, naprawdę tak po prostu przeciorana przez życie, po prostu odpuszcza, siada naprzeciwko mnie na krześle i mówi: Dobra kurwa, daję spokój. Koniec. Pas daje spokój poszukiwaniu kogoś, kto mnie ma dopełnić, zobaczyć, docenić, ukochać, będzie uwielbiać, pragnąć najbardziej na świecie, będzie chciał dokładnie tych samych rzeczy, których ja chcę, czy to będą dzieci, czy nie dzieci, żółw, czy pies. I ona po prostu rzeczywiście wtedy, najczęściej w stanie absolutnej desperacji, bo ten moment nigdy ja nie widziałam może ktoś widział, ale ja nie widziałam, żeby był miły że ona wtedy odpuszcza. I robi się bardzo ciekawa historia, bo wtedy gabinet się robi większy. Robi się przestrzeń. To nie, to nie jest ani miły moment, ani szczególnie taki upojny. Wręcz, tak jak powiedziałam, najczęściej we łzach. Ale jest tak, jakby ktoś po prostu wtłoczył świeże powietrze do pomieszczenia. Umiera jakiś rodzaj nadziei, koncepcji rzeczywistości, ale robi się miejsce na coś, powiedziałabym, autentycznego. Nie, dla, nie w kontraście do tego, że poprzednie pragnienia były nieautentyczne, tylko autentycznego w takim rozdarciu, zmierzeniu się z tym, że być może się nie uda, nawet jeżeli tylko teraz, a może w życiu, że to jest jakieś sięgnięcie do głębi tej konkretnej osoby, która w tym konkretnym momencie odpuściła to głębokie pragnienie bycia w relacji i zmierzyła się z, ze stratą. Ta historia nie ma w ogóle jakiegoś optymistycznego końca w typu, że one wychodzą z mojego gabinetu, a tam na schodach czeka na nich książę bądź księżniczka na białym bądź czarnym koniu i unoszą ich w stronę zachodzącego słońca. Nie, nie. To jakby bywa bardzo różnie. Część po tym odpuszczeniu spotyka znaczącą drugą osobę w swoim życiu, a część wysyła mi zdjęcia z samotnych wakacji albo z wakacji z przyjaciółkami, albo z po prostu schronu dla małych żółwików na drugim końcu świata, bo jednak żółwie są najlepsze i postanowiła zajmować się ochroną żółwi. To nie jest ten rodzaj opowieści z morałem. Tutaj morałem jest to, że można przeżyć stratę i żyć po niej. I to jest naprawdę potężne, bo wtedy szukamy swoich celów, punktów dojścia, szczęścia, samorealizacji z zupełnie innego miejsca. Nieściśnieniowane, bądź wściśnieniowani, tym potwornym ciśnieniem, presją na posiadanie relacji. I oczywiście nadal uważam, że dobre relacje dobrze robią, ale jeżeli ich nie ma, to może, no właśnie. Warto zmierzyć się ze stratą, z końcem jakiejś iluzji, że to da mi szczęście, i przeżyć ten dramatyczny moment rozpadu iluzji i żyć dalej. Strata jest super ciężka psychicznie i nikt nas nie uczy jej obsługiwać. Wręcz ym, rodzice, wiecie, y, robią takie historie: typu, chomiczek umarł, to kupimy szybko nowego chomiczka na podmiankę, żeby się dziecko nie domyśliło. Żeby nas nie konfrontować ze stratą. Nie zabierają dzieci na pogrzeby, żeby dzieci nie widziały, że ktoś odchodzi. W kulturze też mamy także takie rzeczy wiązane z traceniem rzeczy, w ogóle nie wiem, na przykład, traceniem opcji w życiu, możliwości, szans, one są bardzo ładnie upudrowane i zakryte. Nikt nam nie mówi, że no właśnie że to jest fundamentalny kawałek ludzkiego trwania, tracenie rzeczy. I to się zaczyna w pierwszych chwilach naszego życia, bo my się wtedy musimy rozstać z mamą. I z tym, bez, z tym najlepszym na świecie schronem w jej brzuchu i wypełznąć jak taki bezbronny robak na świat. I każdy krok naszego rozwoju, każde stawanie się bardziej sobą i osobą bardziej dorosłą, oddala nas od tego pierwotnego, bezpiecznego miejsca. Pierwsze kroki, przedszkole, to, to przedszkolne rozdzielenie, cała koszmarna reszta dojrzewania, i z jednej strony, autonomia jest najlepsza na świecie, ale ona będzie bezpieczna i możliwa do poczucia i oswojenia jak ktoś nas wcześniej nauczył dealować z tym, że tracimy non stop tracimy. Tracimy mamę, jak jesteśmy w przedszkolu, tracimy czas z przyjaciółmi, jak jesteśmy z rodzicami, tracimy imprezę, bo trzeba się uczyć, a skutkiem straty nauki, bo było za dużo melanżu, będą straty jakieś związane z przynależnością istnieniem w systemie tracimy niewinność bo zdradzają nas przyjaciele i bliskie nam osoby tracimy iluzję na własny temat tracimy nadzieję na to że rzeczy ułożą się dokładnie według naszych oczekiwań czy planów strata jest po prostu wpisana w ludzkie życie myślę że dużo bardziej niż poczucie satysfakcji i spełnienia bo ono się wydarza znacznie rzadziej i, i, I z każdym rokiem rosnąc, uświadamiamy sobie, że nasza władza nad światem jest naprawdę dużo mniejsza, niż nam się zdawało, i że możemy dużo mniej, niż byśmy chcieli. Ja wiem, do niektórych to nigdy nie dociera, że mogą mniej, niż by chcieli. I bardzo często my się uginamy pod tym, czego nie dajemy rady zrobić. Albo co nam odebrano, albo sami, sami to jakoś um, świadomie, nieświadomie sobie odebraliśmy, i obserwujemy, jak nasze niektóre marzenia czy aspiracje są, stają się absolutnie niemożliwe do spełnienia. Dla jednych ludzi to będzie dziecko, a dla innych to będzie wolność od dzieci, dla jednych to będzie ślub z welonem, a dla innych bycie przyjętym w różnorodności i niechęci do ślubu z, z welonem i że może się po prostu nie dać. I strata, i strata, i kolejne łowione kuleczki się odbijają od tego metalowego naczynia. Nasi opiekunowie najczęściej też sobie ze stratą nie radzili, więc uczyli nas odpychać ją od siebie. Tak daleko, jak to jest możliwe. Pocieszanie dzieci na przykład, żeby za wszelką cenę przestało płakać, jak się coś popsuje albo zgubi. To jest jakiś taki kawałek, który bardzo mocno rozpoznaje jako niemożność zniesienia tego napięcia i, i pokazania dziecku, jak się tą stratę obsługuje i co, co trzeba ze sobą zrobić, jak, jak coś odchodzi. Ale tak jak powiedziałam, no, zwykłe koleje życia, chociażby nielojalności naszych przyjaciół, albo to, że ktoś wyjedzie, y, albo że my wyjedziemy, y, ograbiają nas y, i zmuszają do poczucia, y, w zasadzie ucieczki, odczucia tego, że coś się straciło. Uczestnictwo w systemie edukacyjnym czy, czy w systemie medycznym y, nieustannie ograbia nas, na przykład, nie wiem, z poczucia godności, albo y, z poczucia sprawczości i wpływu na cokolwiek. I na nawet w tym wiecie, jak widzieliście kiedyś dziecko, które otwiera jajko z niespodzianką, i w, w środku nie ma tego, czego by się człowiek spodziewał, i ta frustra, i ta, i ta rozpacz, że tam miało być coś, a jest coś innego, i ja to może mam albo nie lubię, to to jest dla mnie jedna z najlepszych ilustracji tego, jak bardzo od samego początku jest to dla nas ciężkie. I nawet jak jesteśmy metrykalnie duzi, to bardzo jest nam ciężko, bardzo, bardzo rezygnować z takich. Wyidealizowanych marzeń o kompletnym związku, perfekcyjnej miłości, i przyjąć do wiadomości fakt, że generalnie relacje z ludźmi są obszarem pełnym niedoskonałości, masowych awarii, ciągłych rozczarowań, bo musielibyśmy wtedy utracić wizję tego, tego związku, który gdzieś na nas czeka i w którym jest absolutnie wszystko kompletne, takie, jak sobie wymyśliliśmy. A potem, jak się nam PESEL. Yy, Rozpędzi, to się robi jeszcze trudniej, bo tracimy młodość i jakiś zestaw szans, i trzeba sobie uświadomić, że pewne rzeczy na pewno się skończą, a my na pewno jesteśmy śmiertelni. A po drodze też były straty, bo nie wiem, zostałyśmy matkami i straciłyśmy wolność na całkiem długi czas, a, a bezdzietne kobiety straciły opcję na bycie matką. A nie wiem, ci, którzy zajęli się y, informatyką, przestali móc być pisarzami, y, bo to są różne formy ekspresji nauki i sposobu spędzania życia i w ogóle lifestylu. I tracimy zwierzęta i rzeczy przy przeprowadzkach. Y, wiecie, umykają nam wspomnienia, rozbijamy się o te oczekiwania, które nie mają racji bytu, ale też o te ważne, fundamentalne, od których wydawało nam się, y, że nie da się żyć w ogóle. I ta wizja, że płaszczyk się zniszczy, serwis się potłucze, ukochane zwierzę może odejść, a szczęście nie nadejść, paraliżuje nas tak do tego stopnia, że każe nam konserwować nie tylko obiekty, ale nas samych zastygających w takich dziwnych pozach na przetrwanie, żeby nie dopuścić do tej straty. I teoretycznie, jakby tak spojrzeć na nią psychologicznie od, od tego miejsca sensowności, to strata służy pokazaniu nam, Odczucie straty służy pokazaniu nam naszych głębokich potrzeb. Tu odsyłam do tego odcinka o potrzebach i jak z nimi nawigować, ale my mamy jakiś bardzo konkretny, charakterystyczny dla wszystkich ludzi zestaw potrzeb. Jedni bardziej stawiają na jedne, drudzy na inne, ale tu się nie zmieniają rzeczy. My potrzebujemy w miarę tego samego. I te nieprzyjemne, emocjonalne odpowiedzi. Związane ze stratą, żal, smutek, tęsknota, lęk, poczucie winy, niesprawiedliwości, przytłoczenie, mają nas poprowadzić w stronę poszukiwania nowych rozwiązań do zaspokojenia tych fundamentalnych potrzeb. I tutaj akurat jest naprawdę prosto, bo gdybyśmy siebie słuchali, czyli coś się traci, my czujemy ten rodzaj bólu psychicznego, dajemy sobie szansę go przeżyć, a potem idziemy i poszukujemy jednak jakiejś metody na zaspokojenie tej potrzeby, o którą naprawdę chodzi, to by wszystko w miarę spoko działało. Bo nawet jeżeli byśmy tracili coś dużego, to jesteśmy w, w miarę tak zbudowani psychicznie, że jesteśmy w stanie coś sobie zrekompensować, albo właśnie znaleźć inną ścieżkę do samorealizacji, do zaspokojenia tego samego pragnienia, trochę od innej strony. Czyli jak nie związek, to może, nie wiem, wielka miejska rodzina, która da mi to poczucie bezpieczeństwa, kontaktu, o które chodzi i relacji, albo jak brak sensu, to to może zrobię inne rzeczy, nie o karierze i tytułach, a na przykład przykład o pomaganiu ludziom i tędy dostarcza sobie sensów. Ale nie, my po prostu z uporem siadamy w kąciku i zaczynamy wysnuwać daleko idące wnioski na temat nas samych, bo mamy taki nawyk, że strata mówi, żeby myśleć, że strata mówi coś złego o nas, że, że my jesteśmy jacyś wybrakowani i beznadziejni. Nie dość, że, że tym działaniem zaprzeczamy albo blokujemy te trudne uczucia, czyli te wszystkie żale, smutki i, i w ogóle, bo miętolenie w głowie to nie jest przeżywanie, to nie robimy tego do czego one nas próbują jakoś wezwać, czyli nie zbieramy się do spotkania ze swoją potrzebą, do jakiejś zmiany kierunku. Często nawet w jakiejś samowredocie utykamy w poczuciu straty i zaczynamy to kisić do takiego poziomu, że to nam, nam może zatruć życie. Czyli zaczynamy się obwiniać o to, że strata nadeszła, chociaż ona po prostu jest immanentnym kawałkiem rzeczywistości ludzkiej. Źle się oceniać, wysnuwać daleko idące wnioski, zastygać w tej dziwnej pozie. Właśnie konserwowania się, sparaliżowanej trochę lękiem i, i tymi trudnymi odczuciami, ale też takimi, że to przecież jest wszystko moja wina, bo ja nie, mogłam nie brać tej pracy, mogłam inaczej to załatwić, mogłam jakoś inaczej, nie wiem, wybrać. Jakbym mogła, to bym wybrała. No, jak wtedy nie mogłam, to wybrałam właśnie tak, jak wybrałam. Ale niepuszczenie tych uczuć związanych ze stratą, bardzo często bardzo przykrych. Tylko nas w tym zastygnięciu, w tej dziwnej pozie konserwuje. Bardzo, 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 bardzo często jest tak, że niepuszczenie tych odczuć jest takie trudne dla ludzi, dlatego że oznaczałoby ostateczne przyznanie się do tego, że coś odeszło. Nawet jeżeli to jest tylko serwis dla lepszych gości i wizja bycia osobą wydającą takie obiady, na które przychodzą lepsi goście, albo ten mój płaszczyk, który gdzieś robi ze mnie kogoś, kim pewno chciałabym być, ale może się trochę boję. I Zdaje mi się, że jedną z najbardziej podstępnych strat, które, na które nie jesteśmy gotowi, a które na 100% czekają na nas w szerokim świecie, to jest utrata opcji. I chodzi mi o coś takiego, że my żyjemy w świecie pozornego przesytu. Znaczy przesytu, ale pozornie nieograniczonych możliwości, o tak bym to powiedziała. Czyli teoretycznie mówi nam się, że wszystko można, ale tak naprawdę nie wszystko można. My nie nauczeni. Obsługiwania tego, że coś nam może przejść koło nosa, że możemy nie móc sięgnąć po którąś z opcji, którą dla siebie wybraliśmy czy wymarzyliśmy. Jesteśmy bezradni, wkurwieni. Ze złoszczeni na wszystkich, na siebie, na świat, że musimy ciągle wybierać pomiędzy rzeczami, które jakoś są na przykład równoważne dla nas, i że każdy jakiś wybór będzie oznaczał stratę, czyli ja albo idę się spotkać ze znajomymi i w związku z tym nie skończę tego projektu, i w związku z tym coś tam, albo skończę ten projekt i będę miała dziurę społeczną. To taki bardzo prosty przykład. Jak wakacje nad morzem, to, to nie w górach. Nawet wybór stylu życia jakoś nas popchnie na tą ścieżkę. Do tego algorytmu naszego życia, że jak już zostaniemy tym informatykiem, to są dużo mniejsze szanse, że zostaniemy piosenkarzem, bo to już nas popycha w jakieś rzeczy, umacnia w pewnych rolach, uczy. Bardziej tego, a mniej tego, i ekspresja inna, i w ogóle organizacja czasu inna, i związki zawodowe też inne dla informatyków, i dla muzyków. I, i, i jakoś w tym wszystkim nie chcemy zobaczyć, że jesteśmy zdeterminowani bardzo wieloma czynnikami społecznymi, materialnymi. No, no właśnie, samym tym, że wybranie jakiejś ścieżki może na, przynajmniej na jakiś czas zdeterminować to, jak, jak nasze życie będzie wyglądało, i tutaj wstawcie sobie wszystko od po prostu wychowywania dzieci po, po studia. I że nas to strasznie paraliżuje i wkurza. Tak, jakbyśmy sobie wyobrażali, że naprawdę wszystko wolno i że naprawdę wszystko można. I przetrudną częścią yy, takiego w, w tym wszystkim radzenia sobie ze stratą, yy, którą dodajemy do tego, do tego całego układu, yy, niezwykle się to zdarza, często przy okazji, Przymusu rezygnacji z jakichś takich aspiracyjnych, prestiżowych rzeczy jest umniejszanie tego, co odeszło. Czyli mówimy sobie, że teoretycznie, jak to coś, co, co, czego nie mogliśmy wybrać, albo do czego nie mieliśmy dostępu, albo co nas jakoś zostawiło, było mało warte, to może możemy mieć to w nosie. Praktycznie dewaluacja jeszcze nasila nam wewnętrzne napięcie psychiczne. Wiemy, że sobie kłamiemy, wiecie, że emocji się nie oszuka. A po drugie, uniemożliwiamy sobie odpuszczenie, czyli znowu kisimy się w tej dziwnej pozycji. Um, w wersji radykalnej to jest nieprzeżycie żałoby za, za, za osobą, która odeszła, ale mówimy tu o tych mniejszych rzeczach i, i to nam w ogóle zamyka y, drogę do wejścia w nowe. Czyli złościmy się na świat, że nam odbiera opcje, i złościmy się, że wybory są zawsze związane z jakąś stratą, bo jak wybiorę Ubrać się na czarno, to się nie, nie ubiorę na biało i koniec. I być może ktoś, kto uwielbia biały kolor, a kto by, byłby moim rycerzem na białym koniu, bo bym mu do outfitu pasowała, jednak mnie nie wybierze. I strasznie się na to wkurzamy, a jednocześnie robimy sobie coś takiego, eee, wcale mi na tym nie zależy. To w ogóle ani na koniu, ani na rycerzu. A na pewno nie na białym. Rozumiem tą, 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 tą chęć, to łudzenie się. Że jak sobie poumniejszamy i posiedzimy w, tych, w, tym dziwnym, w tej dziwnej pozycji zastygnięci, to jakoś się coś rozwiąże, albo jakoś nam samo przejdzie, no tylko mam dla was słabą wiadomość, że, że zdecydowanie samo się tutaj niewiele zrobi. Odczucie straty, to, 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 to psychiczne odczucie bycia rozdzielonym z czymś ważnym, ma głębokie korzenie w relacjach z naszymi rodzicami i jest jednym z najtrudniejszych lęków, których doświadczamy. Bo, bo jest powiązane z lękiem separacyjnym. Coś nas oddziela od tego, co było naszym schronem, życiem i po prostu centrum. Nie da się zrobić tak, żeby rezygnacja z czegokolwiek ważnego bolała mniej. Na dnie tego jest w ogóle lęk przed śmiercią. Więc naprawdę nie ma co trywializować tego tematu i udawać, że nie istnieje, tylko raczej starać się tą stratę. Powolutku bezpiecznie oglądać na początek, a potem myśleć o sobie w tych dwóch trudnych momentach, czyli w tym, jak zaprzeczamy czemuś, co było wartościowe, dewaluujemy to, albo jak zaczynamy kisić, czyli za długo trzymać, za bardzo miętolić jakieś emocje wokół straty, że to są takie dwa miejsca, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę, żeby się wtedy sobą jakoś zaopiekować. I jak mówiłam o tej przestrzeni w gabinecie, to przeżywanie. Straty w kontakcie ze sobą tworzy nam bardzo dobre wewnętrzne warunki do przyjmowania realności naszego świata, czyli patrzenia jak naprawdę jest. I po staremu by można było powiedzieć, że w sensie w starym języku, że godzenie się ze stratą i przeżywanie adekwatnych emocji wokół niej bardzo wzmacnia nam charakter i wbrew pozorom tu mam jakieś optymistyczne wtręty na sam koniec tej opowieści, ale co ciekawe to głębokie przeżywanie straty nas otwiera na bardzo humanistyczny aspekt relacji z samym sobą. Z innymi też, ale na, na, na samym początku z samym sobą. Na ten odsłonięty brzuszek, na, na wszystkie nasze vulnerabilities i świadomość tego, że wszyscy mamy nieco przesrane. Więc bardzo Was namawiam do niezlewania strat i do nieudawania, że jesteście nieprzywiązani do nikogo, nieprzywiązani do niczego, tylko po to, żeby nie poczuć szarpnięcia, jak coś. Te więzy zerwie. I ten styl życia, w którym udajemy, że wszystko jest możliwe i w zasięgu ręki, też w moim odczuciu się nie sprawdza. Bo, bo takie życie w wielkiej ulotności, wsze 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 wszechobecnej, nie powoduje, że ten lęk nie wystąpi. I tutaj jest miejsce na seks, a w zasadzie na te wszystkie straty związane z seksualnością, bo bardzo wiele osób ma dobry seks, a nie ma stałej relacji. Wiele osób ma stałe. Stabilne, wypełnione uczuciem relacje, i nie ma w nich dobrego seksu. I my mamy takie przekonanie i takie stuprocentowe takie pragnienie, że musi być jedno i drugie. No dobrze, może nie wszyscy, ale generalnie prawdopodobnie duża część z nas. I ja oczywiście jestem za tym, żeby niemożność pogodzenia jednego i drugiego obgadywać sobie w gabinetach terapeutycznych, czy sami ze sobą, czy słuchając zmierzchów i gadając ze znajomymi, ale w każdym gabinecie. Przyzwoitym terapeutycznym, napotkacie w pewnym momencie takie odzwierciedlenie, że ta druga osoba naprzeciwko Was powie, że trzeba się zmierzyć z takim pomysłem, że być może te dwie rzeczy nie wystąpią w Waszym życiu łącznie. I co to będzie znaczyło dla Was? I że można wykorzystać wszystkie możliwości, naprawdę wiecie, y, y, pogłębiać, przepracowywać, przetrząsywać rodzicielskie tematy, y, schematy paterny, to, tamto, y, y, analizować sny i robić wizualizacje, ale może być tak, że staniemy na rzęsach, a te dwie ważne rzeczy łącznie nadal nie wystąpią w naszym życiu, i wtedy trzeba z tym jakoś świadomie pracować. Żeby nas to nie pogrzebało i nie odebrało przekonania, że życie jest w jakiś sposób nadal warte przeżycia i że tam coś jest do zdziałania. Yy, I to, że niewiele ta strata ma wspólnego z naszą realną wartością. No i żeby tam nie utknąć, bo, bo to utknięcie to straszna strata czasu jest, i gigantyczna strata zasobów. No, a na schodach może nadal nie być ani księcia, ani, ani księżniczki. Więc powoli zmierzając do trochę bardziej optymistycznej nuty, jak już wiemy, że bardzo ciężko jest nam robić dobre rezygnacje i godzić się ze stratą i nie strzelać rejtana albo właśnie takich przerażonych zastygnięć albo dewaluacji i uczciwie sobie powiedzieć odpuszczam, to nie dla mnie, ta rzecz teraz to nie dla mnie, to za dużo, to za wcześnie, nie, nie jestem gotowa. I nie widzieć tego wszystkiego w kategorii porażek, katastrof, zniszczonej przyszłości, której sami jesteśmy winni i w ogóle własnej beznadziejności, tylko właśnie zobaczyć stratę jako po prostu nieunikniony element większego procesu w naszym życiu, to jak, jak to już sobie zintegrujemy i, i damy sobie prawo do przeżycia tego lęku, to się zaczyna bardzo ciekawy moment i zastanawiałam się jak ten jesienny odcinek jednak zakończyć taką bardziej optymistyczną nutą żebyście mi się nie pocieli herbatnikami na początku jesieni i zaczęłam szukać inspiracji na TEDach to bardzo dobre miejsce do, do otwierania głowy i czucia żeby patrzeć jak działają myślą żyją czują inni ludzie z całego świata i znalazłam tam TEDa nowozelandzkiej psycholożki porażająco fajnego która Lucy Hone, Three Secrets of Resilient People, czyli trzy cechy odpornych psychicznie ludzi. Z terminem rezylencja w polskim jest, w polskiej nomenklaturze psychologicznej jest trochę problemu. To już za długo, nie będę tego teraz tłumaczyć, ale resilient to nie do końca jest rezylentny. No i ten dobry, mocny Ted opowiada losy psycholożki, która całe życie mierzyła się z tematem odporności psychicznej, a potem straciła dwunastoletnią córkę w wypadku samochodowym. Po prostu. Zupełnie bez sensu, tracąc z nią także swoją najlepszą przyjaciółkę i jej córkę. No i groza tego wydarzenia, jak ona o tym opowiada, naprawdę podnosi włosy na głowie. I ona opowiada o swojej podróży od bycia teoretykiem odporności psychicznej do bycia praktykiem odporności psychicznej, bo ona wiedziała, miała dwóch synów i męża, i wiedziała, że jeśli nie spróbuje się jakoś ogarnąć po tej gigantycznej stracie, no to w sensie nie, nie, nie włoży adekwatnego wysiłku do tego dramatu, który przeżyła, no to po prostu będzie bardzo źle, nie tylko z nią, z jej małżeństwem, ale też z jej y, dziećmi. I ona tam mówi mądre, dobre, proste rzeczy ale takie dwie chciałabym wam zaparkować na wzmocnienie i na koniec. Pierwsza to jest zrozumienie, że to o czym mówiłam wcześniej, że awaria i cierpienie to jest część ludzkiego życia i strata. To nie ma nic wspólnego z twoją jakością, wszyscy tak mają, mają spieprzone seksy, albo spieprzone związki, albo mają złą pracę, albo nie mają pracy, albo są, nie wiem, za grubi, albo za chudzi, albo są chorzy, albo nie wiem, coś stracili właśnie, jakby wszyscy. Przy tej okazji Możesz popracować z takim kluczowym pytaniem i wybrać dla siebie, na co mam wpływ, a na co nie. Jeśli mam wpływ na swoją pracę, która mnie uwiera, może warto go wy wykorzystać. Jeśli nie mam wpływu na swoją tuszę, bo taki mam metabolizm i tak wygląda moje życie, może warto się od siebie odchrzanić i zostawić temat w spokoju. Więc uznanie tego, że strata jest elementem życia i awaria jest elementem życia, i wybranie tego, na co masz wpływ. Wokół czego warto budować sprawczość, a co trzeba sobie odpuścić, to jest ta pierwsza rzecz. A druga, pamiętajcie, że wasze mózgi, one nie są zbyt mądre i są uzwojone na to, żeby nieustannie szukać negatywów. I to jest po prostu źródło naszego sukcesu ewolucyjnego i źródło naszych największych cierpień psychicznych. Więc w trudnej sytuacji będziemy nieuchronnie cisnąć na najgorsze. Im gorsza sytuacja, tym prawdopodobnie będziemy, jeśli nie mamy takiej stuprocentowej skłonności do wypierania, będziemy raczej widzieć więcej cieni niż blasków. I w, tej, w takich konkretnych sytuacjach możecie wybierać znowu, czemu dajecie uwagę i czemu dajecie się zasysać. To ten moment, o którym mówiłam, jak mówiłam o, o tym siadaniu w kąciku i kiszeniu tematu. Możesz wykorzystać potencjał straty, zobaczyć, jaka potrzeba została niezaspokojona, i próbować coś z tym zrobić, albo przynajmniej to przeżyć, albo oddawać się samobiczowaniu i uznać, że to jest dowód na twoją y, fundamentalną beznadziejność. I żadne sztuczne pozytywne myślenie tu się po prostu nie sprawdza. Ono się odbija od tego miejsca, ześlizguje i spływa. Potrzebujesz znaleźć wzmacniające rzeczy, które nie są o opowiadaniu sobie o jednorożcach i świecie złożonym z marszmrolusów, tylko tylko szukaniu w świecie tego co karmi. Ona opowiadała, że w tych najgorszych momentach po stracie Naprawdę robiła ćwiczenie na trzy rzeczy, za które można być wdzięcznym, żeby się czegokolwiek złapać w rzeczywistości i spowodować, żeby jej mózg przestał przypominać jej o tym, co właśnie straciła. I do tego drugiego etapu, czy do tej drugiej rzeczy, kluczowe pytanie, które, z którym można pracować, brzmi, czy to, co robię, pomaga mi, czy szkodzi? Czy od tego, że siedzę i dokonuję samobiczowania, ja wzrosnę, czy zwiędnę? Jak będziecie chcieli poszerzyć ten temat, to Judith Wioles napisała taką piękną książkę, bardzo mądrą, wszystko, co musimy utracić. Umieszczę ją w newsletterze, w sensie tytuł i krótki opis. Zapraszam wszystkie nowe osoby do newslettera i na Insta, i na Facebooka. Zapraszam do patronowania bardzo serdecznie. To bardzo dobry przepływ tworzy między mną a wami, nie tylko finansowy. Ale też poczucie bycia, no właśnie, wspieraną. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i za waszą energię. Patronom i patronkom kłaniam się nisko, szałwia płonie na waszą intencję. To dzisiaj kończymy. Dobranoc.